Witamy dla magazynu 1911 Bartka Jastrzębskiego, trenera przygotowania fizycznego, który z MKS-u zasilił pierwszą drużynę Polonii. Można powiedzieć, to był transfer marzeń. Jest awans taki błyskawiczny, prawda? Więc cieszymy się z swoich sukcesów w zespole i prosimy o komentarz. Jak podsumowałbyś sezon? Tak, no tutaj ten transfer był, że tak powiem, bardzo szybki, bardzo spontaniczny. Tutaj nikt się go chyba tak naprawdę nie spodziewał, ja na pewno. Awans tak naprawdę, cały sztab, wszyscy zawodnicy tutaj zrobiliśmy, ale nie można też zapomnieć o pracy Michała Naulewicza, który był przede mną, który przez tutaj półtora roku pracował, zrobił super pracę z chłopakami i tutaj muszę mu też podziękować za jego pracę, ponieważ ja mogę ją tylko kontynuować, może coś tam zmienić, dodać, ale tak naprawdę tutaj wszyscy jako sztab, zaczynając od tej trzeciej ligi tak naprawdę, pracowaliśmy na to, co mamy dzisiaj. Jak bardzo połączona jest praca trenera przygotowania motorycznego z pracą nad mentalnością zawodników? Bo to przecież jest nieodzowne. Tutaj nie wrzucałbym tylko przygotowania motorycznego. Tutaj bym wrzucał tak naprawdę każdego członka sztabu szkoleniowego, bo my musimy być też psychologami, musimy z chłopakami rozmawiać, musimy z nimi współpracować. Tak, my z nimi często spędzamy więcej czasu niż z naszymi partnerkami, więc jeżeli nie będzie między nami chemii, nie będzie między nami jakiejś nici porozumienia, to tak naprawdę chociażbyśmy byli największymi specjalistami na świecie, chłopaki za nami nie pójdą w ogień. A bardzo się cieszę, że tutaj razem z zawodnikami mogliśmy dokonać czegoś wielkiego dla Polonii Warszawa i oby to kontynuować tylko z sukcesami w przyszłym roku. Super, i tego wszystkim życzymy raz jeszcze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.